w imię demokracji rząd broni interesów establishmentu, a nie zwykłych ludzi, którzy wszak jeszcze parę miesięcy temu byli jego wyborcami. Rząd Donalda Tuska, wyrażając zgodę na ratyfikację akta, dopuścił się zamachu na doczesne życie obywateli, ich wolność słowa, wyboru i zdrowia. Okłamano nas i wprowadzono ogólną dezinformację, twierdząc, że akta nie ma wpływu na nasze życie. Mówi się, że zabrakło konsultacji społecznych. Panie premierze, najlepszą konsultacją społeczną i konfrontacją poglądów obywatelskich jest referendum. Dlaczego pana rząd tak się przed tym broni? Pozostaną wam sucharki, gdy wam akta zajrzą w garnki. Pozostaną wam sucharki, gdy wam akta zajrzą w garnki. Ty właśnie gwiazda przyjechał i z żoną. Dobra, nie raz idę strach, bo... Cztery skacze, ty zaszto! Chodźcie z nami protestować! Chodźcie z nami protestować! Chodźcie z nami protestować! Czemu skacze, ty zaszto! Co tak cicho? 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 Nie no, nie będziesz się rozpierdzić. Nie no. Panie komendancie, wiejski obrazuje sobie, panie podpowiadaj. Sprawę. Ważne dla tak jak tam jest. Tak. A ważne teraz ustawy dla państwa polskiego. Można, można. Proszę bardzo. Dawajcie, zakleimy ten. Opadł. Nie dla akta! 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 Kto nie skacze, ten za akta! Cieszę, jak to zobaczę. Jeszcze drzwi! Co, może jeszcze drzwi wykleimy? Tak się składa, że europarlamentarzyści ze strony z PO ze strony PSL jako jedyni się upierają za ratyfikacją akta w Parlamencie Europejskim. Słuchajcie, oficjalnie uznaję manifestację za zakończoną. Rozwiązuję cały pochód. To nie skacze, ten za akta. Hop, hop, hop. To nie skacze, ten za akta. Hop, hop, hop. To nie skacze, ten za akta. Hop, hop, hop. To nie skacze, ten za akta. Hop, hop, hop.